Cześć, dzisiejszy odcinek przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nie wiedzą, czym są pitbajki. Jest ze mną Łukasz. Cześć, witam wszystkich. Który odpowie na wszystkie moje pytania. No postaram się. Zacznijmy od tego, czym są pitbajki? No wiesz co, no, pitbajki to są mini motocykle, które służą do w ogóle nauki jazdy od początkowych jej etapów, poprzez rozwijanie swoich umiejętności do ścigania się na nich. Ale oczywiście też to jest fajny sprzęt do tego, aby rekreacyjnie go używać po prostu do świetnej zabawy. No, pitbike to jest taką motorynką XXI wieku. Rozumiem. A kto może jeździć na pitbajkach? Czy mogą jeździć i dziewczynki, i chłopcy, czy duzi, mali, czy dorośli? Kto może jeździć? Wiesz co? Łatwiej byłoby odpowiedzieć, kto nie może jeździć na pitbajkach. No, naprawdę na pitbajku może jeździć każdy. Pitbajki są dopasowane wielkością, mocą, łatwo je można dostosować do umiejętności rajdera poprzez różnego typu zabiegi, jak skręcanie maksymalnych obrotów silnika, dobieranie odpowiedniego biegu, odpowiedniej wysokości ramy, odpowiedniej mocy silnika. Także tutaj przedział wiekowy, myślę, minimalny to jest jakieś 3 lata, a maksymalny to pewnie 100. Bez limitu. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, a co z zawodami? Czy można startować w zawodach i jakie to są zawody? Wiesz co, no tak, są zawody pitbajkowe, dość prężnie rozwijają się w Polsce. Zawody są obecnie prowadzone w dwóch formułach, w dwóch konkurencjach, czyli w wersji offroadowej, gdzie można to porównać troszeczkę do motocrossu, ale w takim sensie, że też się skacze, podobna zasada jeżdżenia jest. Natomiast oczywiście motocykl jest mniejszy, prędkości mniejsze, skacze się krócej, więc te umiejętności możemy nabywać bezpieczniej. Oczywiście też można jeździć na asfalcie, to też jest taka no, super forma wdrożenia też do jazdy w przyszłości motocyklem po ulicy. Ale jeśli chodzi o ściganie na asfalcie, no to mamy fantastyczne tory w Polsce, w różnych rejonach naszego kraju, są to tory licencjonowane. No na asfalcie nawet już można się ścigać od tytułu mistrza Polski, także no można. Dobrze, a czy pitbajki są bezpieczne? Wiesz co, wszystko jest bezpieczne, jeżeli używa się tego zgodnie z przeznaczeniem i z rozsądkiem. Oczywiście jak każde urządzenie, jeśli puścimy to w nieodpowiednich warunkach, nieodpowiednio dobrany sprzęt i będzie to autostrada, gdzie będziemy chcieli nauczyć w ogóle się jeździć i zrobić pierwszy krok, no to oczywiście, że będzie niebezpieczne. Ale jeżeli podejdziemy do tego z rozsądkiem, jeśli chodzi o miejsce, sposób doboru, to jest to bardzo bezpieczny sport i bardzo bezpieczny motocykl. Więc tylko i wyłącznie tutaj potrzebna jest odrobina doza wyobraźni i jest to naprawdę bardzo bezpieczny motocykl. I pytanie chyba najważniejsze, od czego zacząć? Wiesz co, no chyba najlepiej zacząć jest od takiej próbnej jazdy, czy to na wypożyczalni, czy to nawet od próbnej jazdy od przyszłego kolegi, bo na pewno gdzieś w środowisku, wśród znajomych, wśród rodzin, czy nawet w miejscowości jest ktoś, kto posiada pitbajka, więc warto z nim chwileczkę porozmawiać, spróbować namówić go do tego. Oczywiście, jeżeli są to młodzież i dzieci, to pod opieką dorosłych, tutaj to jest jakby kwestia najważniejsza, ale jednak, żeby spróbować zobaczyć, czy jest fajnie, czy to się nam faktycznie tak podoba. No i następnie to już naprawdę możliwości w Polsce jest bardzo dużo, poprzez trenerów, instruktorów, poprzez miejsca do jazdy, to naprawdę się fajnie, prężnie rozwija. Najważniejsze jest to, aby szukać osób, które no, mają pojęcie w tym, co robią. Bardzo dużo o takich osobach można się dowiedzieć właśnie i w Pitbike 24, i w Pitbike TV, i na PZMocie, i na Otopicie. Tam są odnośniki do miejsc w Polsce, do których warto się udać, w których to miejscach warto spróbować. No tutaj takie pierwsze miejsca, które przychodzą mi do głowy, to czy to Leszno, czy Dąbrowa Górnicza, czy Warszawa, czy Gdańsk, Wierzchucin, Brodnica, Głażewo, no i tych miejsc jeszcze jest naprawdę bardzo dużo, więc zachęcam przed rozpoczęciem do poczytania, troszeczkę zorientowania się, gdzie zrobimy to bezpiecznie, fajnie i przyjemnie. Łukaszu, bardzo dziękuję Ci za przekazanie tych bardzo cennych informacji. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na te najważniejsze pytania. Jeżeli znajdą się jeszcze jakieś, oczywiście możecie do nas napisać. My na wszystko postaramy się odpowiedzieć.
Dziękujemy. Dziękuję również, miło mi było i na pewno tych pytań będzie jeszcze dużo, także z przyjemnością kolejne materiały dogramy. Pa!